Rozdział ósmy. Owca przeznaczona na ołtarz. Cytat. A swój lud wyprowadził jak owce, i powiódł w pustyni jak trzodę. Wiódł ich bezpiecznie, tak że się nie bali. W nawiasie Psalm 78, werset 52 do 53. Koniec roku 1948 zastał Jima na Międzynarodowej Konwencji Studentów na Uniwersytecie w Illinois. Pisze o tym w liście do rodziców, dwukropek. Konferencja prawie dobiega już połowy, a moje uczucia wciąż są mieszane. Wciąż na coś oczekuję, pomimo głębokich poszukiwań z serca, a w rezultacie obracam się ku rzeczom bardziej realnym myślnik niewidzialnym skarbom. Doszło to w pewnym sensie do mojego własnego serca, bo miałem mocną świadomość obecności Pana w modlitwie i rozmyślaniu w południe, w małym kościółku w pobliżu terenów uczelni. Lecz duch desperacji, by czynić wolę Bożą, nie pochwycił tej grupy 1450 osób z całości, myślnik na razie. Brak nam głębi uczuć tego poczucia konieczności, jakie dane było Chrystusowi. Gorliwości dla domu Boga, która pożerała go. Kiedy rozglądam się po tym wygodnym saloniku w budynku Związku Studentów, widzę wszystkie rodzaje ludzi. Dwóch anglikańskich padre z Toronto rozmawia w jednym rogu. Obok przechodzi skromny biskup menonitów. Śniady Latyno czyta przede mną codzienne ogłoszenia. Nerwowy Brytyjczyk mówi coś szybko w gwarze do ucha wymalowanej Amerykanki, stojącej po mojej lewej ręce. Proste, siwiejące misjonarki rzewnie rozglądają się wokół. Niektórzy czytają Pismo Święte, inni coś piszą, jeszcze inni, uszczęśliwieni, trzepoczą na tysiące tematów. Zastanawiam się chwilę jaka to siła dwukropek. Studenci z całego kraju i innych części świata spotkali się specjalnie w celu omówienia spraw misyjnych. Jak długo będziemy siedzieć, analizując, pytając, kłócąc się, dyskutując? Jak długo jeszcze będziemy czekać, nim Bóg chwyci nas i pośle do milionów, które jeszcze nie słyszały Ewangelii? Ale można się modlić, i proszę Was wszystkich, róbcie tak. Módlcie się ze wszystkich Waszych sił do Pana żniwa, aby efekty tego zgromadzenia znalazły jakiś oddźwięk w miejscach ciemnych dla Jego imienia. Do mnie tak pisał o znaczeniu tego zgromadzenia dla niego: Dwukropek. Pan uczynił dla mnie to, czego pragnąłem w tym tygodniu. Chciałem głównie spokoju, jeśli chodzi o pójście na pionierską pracę wśród Indian. Analizując teraz swoje uczucia, mogę spokojnie powiedzieć, że praca wśród plemion w dżungli Ameryki Południowej to główny mój cel jako misjonarza. Jestem także przekonany, że Bóg pragnie, abym tę pracę w dżungli zaczął sam, jako kawaler. Takie sprawy postanowiłem ostatecznie. W tym tygodniu. Dalej na ten temat pisał 18 stycznia, dwukropek. Moją decyzję powziąłem, poznawszy człowieka z dżungli w środkowej Brazylii, który prowadził tam dzieło podobne temu, jakie ja pragnąłbym czynić. Mówił, że przy czymś takim małżeństwo jest niemożliwe. To było wszystko. Żadnych głosów, żadnego pisma świętego. Tylko spokój decyzji, który zdarza się czasem doświadczonym duszą. Nie powiem, że to Bóg prowadzi mnie do życia w celibacie. Poznałem tylko to, co trzeba bym poznał teraz. To znaczy to, że Bóg nie chce, bym szukał żony, póki nie otrzymam od niego jasnego znaku. Na razie nie widać powodu, bym tego znaku miał się spodziewać. Pozwól, że coś ci opowiem. Kiedy wróciłem z Bircąg poprzedniego stycznia, przywiązałem się do dziewczyny, którą znasz lepiej niż kto inny. Z powodu przeszukiwań sercem, jakich dokonałem, co do Bożego wykorzystania tych, którzy dla dobra Jego Królestwa sami uczynili się trzebińcami, zdecydowałem, że nikt nie dowie się o tej mojej sympatii do niej. Nawet gdyby było oczywiste, że wiele czasu będziemy spędzać razem, pamiętam, jak wyznawałem Panu to, co nazwałem moją miłością do niej i próbowałem każdego dnia zapomnieć. Tamte dni decyzji o milczeniu położyły pieczęć na kursie mego życia i muszę wyznać, czułem się trochę jak męczennik. Wtedy natknąłem się na ten hymn: dwukropek. Dlaczego się smucę? Tyś zawsze przy mnie. Dlaczego drżę? Co to za choroba? Jeśli wziąłem swój krzyż, to po to, aby pójść za tobą. Pogarda, odrzucenie, nic nie oddzieli mnie od ciebie. 1 sierpnia 1948 roku W moim zbiorze hymnów jest on podkreślony niebieską linią, z datą taką, jak podałem. Najdroższa Betty, wzywam Cię w imieniu naszego niezawodnego przyjaciela, pozbądź się wszelkich wahań i zdziwienia. Dokonałaś handlu zamiennego z krzyżem. Pokonuj wszystko w pewności swego z nim związku, tak by w próbie, prześladowaniu i samotności. Poznać błogosławieństwo radości, dwukropek. Gdyż oto jesteśmy jego ludem, owcami jego pastwiska. Wstępujcie w jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów, w jego przedsionki. A co robią owce wchodząc przez bramę? Jaki jest ich cel w tych przedsionkach? Beczenie pieśni i radość z stada? Nie, te owce przeznaczone były na ołtarz. Pasienie ich na pastwisku miało jeden cel wypróbować je i utuczyć na ofiarę. Dziękujcie więc, że uznał jego godnymi jego ołtarza. Wchodźcie w dzieło z uwielbieniem. Ten list wzbudził we mnie dawne obawy, że mogę zawrócić dzima z drogi ku celom Boga dla niego. I zapytałam jeszcze raz w liście: Czy dobrze robimy, pisząc listy do siebie? On miał pewność. Cytat: Bóg oboje przyprowadził nas ku temu pisaniu, i nie ma znaku, by inna była jego wola. Jeżeli ta droga prowadzi do bardziej gorzkich wyrzeczeń, niż wycofanie się, to ta bardziej gorzka jest drogą Boga. Przypomnij sobie. Dwukropek. A Pan wskazał mu drzewo, wrzucił on je do wody i stały się wody słodkie. W nawiasie Księga Wyjścia, rozdział piętnasty, werset dwudziesty piąty. Obłok przyprowadził Izraela do Mara.